To była przede wszystkim piękna przygoda i ogromny stres. Na początku sama decyzja, żeby wziąć w tym programie udział, czy podołam, czy dam radę, czy jeszcze ten głos jest na tyle sprawny, żeby się zaprezentować szerszej publiczności, ale podjęłam to wyzwanie, chodziłam na lekcje śpiewu i dzięki nim okazało się, że ten głos tam w środku jest i jest naprawdę całkiem dobry jeszcze i można na nim popracować, z nim popracować i jeszcze dużo z niego wycisnąć, także cieszę się, że podjęłam to wyzwanie. Jest to zaskakujące, że teraz właśnie po tym programie wiele osób chce, żebym nie tylko prowadziła eventy, ale żebym na tych eventach również występowała. Powiem szczerze, że jest to kolejna porcja stresu, ale takiego bardzo przyjemnego. Ogromne wyzwanie, ale też podjęłam się tego i mam próby, chodzę na próby, śpiewam. Mam fantastyczną ekipę, z którą gram, w sensie cały zespół muzyków, którzy się na tym bardzo dobrze znają, którzy tworzą aranże. No i w przyszłym tygodniu gramy na przykład taki mały koncert, powiedzmy. Gram oczywiście covery, no, ale nie ukrywam, że są też fajne plany na własną twórczość, ale o tym może innym razem. Jak spotyka Cię taka trudna wiadomość, to przede wszystkim panikujesz na początku, masz wielki strach, mnóstwo pytań, bardzo się boisz, trochę żałujesz, że czegoś nie zrobiłaś, czy zdążysz zrobić, jest Ci przykro, ale potem w moim przypadku się wszystko dobrze skończyło i po tym doświadczeniu ja chcę jeść życie wielkimi łyżkami, pełnymi łyżkami, nie marnować żadnej chwili, po prostu cieszyć się tym życiem i wykorzystywać, nie marnować żadnego momentu, naprawdę, bo idziemy sobie przez to życie i myślimy, mamy takie poczucie, że nas to nie dotyczy, słyszymy to u sąsiada, u znajomego, gdzieś widzimy w telewizji, a to dotyczy nas wszystkich, takie sytuacje, więc żyjmy i cieszmy się życiem. Walka z chorobą pokazała mi, jak silna jestem. Jestem zadaniowcem, ale przyznam szczerze, że był taki moment, jak już byłam po operacji, jak już wiedziałam, że wszystko jest dobrze, że jednak psychika głównie trochę ucierpiała i jak już tak mogłam odpuścić i wyluzować, to nagle pojawiły się różne emocje, wzruszenie i nazwę to wprost, był taki miesięczny dół, który sama nie wiem z czego wynikał, chyba się musiałam po prostu po tym pozbierać. Do momentu operacji musiałam być silna, nie mogłam się poddać, musiałam walczyć, jeszcze wspierać innych, swoją rodzinę, żeby ich tym nie obciążać, żeby zapewniać ich, że wszystko będzie dobrze, więc taki podwójny ciężar dźwigałam, ale poradziłam sobie z tym i teraz cieszę się tym, co mam.